To były 3 dni z kuchnią z całego świata. Azja, Ameryka, Europa i oczywiście Polska w jednym miejscu, czyli Krośnieński Festiwal Smaków. Przez 3 dni Krośnianie i nie tylko, tłumnie stawiali się na placu Unii Europejskiej. Krośnianie i przyjezdni nie zważali na pogodę, niezależnie czy padało, czy świeciło słońce. Często ustawiali się w długich kolejkach w oczekiwaniu na ulubionego burgera lub ciekawą, niecodzienną potrawę z innego zakątka świata. Organizator imprezy Karol Szczepaniak zauważa, że zapotrzebowanie na tego typu spotkania, szczególnie w obecnych koronawirusowych czasach, jest spore. Dlatego już drugi raz zawitali właśnie do Krosna Odrzańskiego. Krosno to fantastyczne miasto. Jesteśmy tu po raz drugi na przestrzeni roku, po okresie, nazwijmy to, jesienno-zimowego lockdownu. I mieszkańcy Krosna widać, że potrzebują spotkań przy dobrym jedzeniu, przy piwku i kawie. Chcą się spotykać, bawić, rozmawiać ze sobą. Na plac Unii Europejskiej przyjechała elita food trucków, po prostu kuchnia z całego świata. Obecnie food trucki to nie są tylko i wyłącznie hot dogi z sosem. Konkurencja na rynku powoduje, że smakosze z roku na rok mogą przebierać w coraz to ciekawszej ofercie restauracji na kółkach. Fantastyczne miasto, druga edycja festiwalu, Krośnieńskiego Festiwalu Smaków Świata, była bardzo, ale to bardzo udana i chciałbym tutaj też podziękować władzom samorządowym za to, że nas ponownie zaprosił, w szczególności burmistrzowi Markowi Cebulę i za to, że nas zaprosił po raz drugi do Krosna. Przy okazji 3. dnia imprezy na placu Unii Europejskiej czekał mobilny punkt spisowy. Każdy, kto jeszcze nie dokonał samospisu lub w sposób telefoniczny nie skontaktował się z nim rachmistrz spisowy, mógł dokonać spisu na miejscu. Pracownicy Urzędu Statystycznego pomagali w dokonaniu spisu. Dlaczego akurat właśnie w ten sposób? No bo tak jest wygodniej i bezpieczniej. Przypominamy, od 1 kwietnia do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Każdy musi się spisać, a najprościej zrobić to przez internet. Innym sposobem na dokonanie spisu jest zadzwonienie na specjalną infolinię spisową. Istnieje także opcja, że z osobami, które nie dokonały jeszcze spisu, telefonicznie skontaktuje się rachmistrz spisowy. Spisać można się także w urzędzie, na chętnych czeka specjalnie stworzone do tego miejsce. Jednak spisu trzeba dokonać samodzielnie, pracownicy magistratu nie mają uprawnień do pomocy w spisie.